Otwórzmy Ewangelię Jana, 4 rozdział. Od 4 wersetu. Ewangelia Jana, 4 rozdział, od 5 wersetu. Mowa jest o Panu Jezusie. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie Jego bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do Niego, jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę. Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka, skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Za prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta, Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus, ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. W tej właśnie chwili przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz, albo o czym z nią rozmawiasz. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. I dalej od 39 wersetu. I wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich pozostał i pozostał tam 2 dni. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce jego i mówili do niewiasty, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. Dotąd Słowo Boże. Mamy tutaj Pana Jezusa, który jest w miejscu, które odrzucało Go
z definicji był niewłaściwej narodowości i Samarytanie mieli tradycję, historię, która mówiła im, że nie mogą mieć nic wspólnego z nikim, kto pochodzi z plemienia żydowskiego. I mamy też kobietę, która miała wiele barier, która z pewnością, gdybyśmy chcieli ją po ludzku zakwalifikować, czy ktoś taki w ogóle nadaje się do szukania Boga, to byśmy powiedzieli, no każdy inny, tylko nie ty. Wszyscy, tylko nie taka osoba jak ty. Ale to są ludzkie myśli. To są ludzkie bariery. To jest diabelskie, przyziemne myślenie. Boża prawda jest taka, że każdy może przyjść do Pana Jezusa Chrystusa, aby zostać uratowanym od należnej mu kary piekła wiecznego. Nikt nie zasłużył z ludzi na niebo. Każdy z nas zasłużył na piekło. Każdy, kto choć raz w życiu zgrzeszył, zasłużył na wieczne potępienie w jeziorze ognia i siarki. I tylko jeśli Pan Jezus stanie się zastępcą takiej osoby, że weźmie na siebie cały gniew Boży, to tylko wtedy taka osoba zamiast do należnego piekła trafi do nienależnego tej osobie nieba. Czy Jezus jest już twoim Zbawicielem? Czy Jezus jest już twoim zastępcą? Czy gniew Boży dalej ciąży na tobie? Czy Pan Jezus wziął twój gniew na siebie samego? Czyli Boży gniew należny tobie spadł na Niego około 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. Była tam studnia Jakuba. Jezus, więc zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Tutaj mamy z jednej strony normalną historię. Idzie mężczyzna zmęczony podróżą, siada zmęczony pod studnią i chce mu się pić. Przychodzi kobieta z wioski i chce nabrać wody. Rzecz zwykła w tamtych czasach. Ale jest tutaj także znaczenie duchowe. Studnia wskazuje na ludzkie tradycje, na ludzkie różnego rodzaju korzenie w ziemi, jakie my jako ludzie zapuszczamy, mając swoją historię, swoją narodowość, swoje zabobony, swoje przesądy, swoje różnego rodzaju przeświadczenia oparte na różnych przesłankach. Tutaj jest to oparte na bardzo dobrym źródle, bo Jakub był człowiekiem Bożym, podobającym się Bogu. Czyli można by powiedzieć, że miał tutaj bardzo dobre podłoże ten naród samarytański, bo odwoływał się do męża Bożego, do człowieka, który był Bogu miły. Ale niestety to zawodzi, bo jedyne korzenie, jakie możemy zapuścić, to powinny być korzenie zapuszczone w Bogu. Bezpośrednio ukorzenić się w Chrystusie, a nie w żadnej ludzkiej tradycji. I widać, że ta kobieta chciała pomóc. 9 werset. Niewiasta samarytańska rzekła do niego najpierw z wyrzutem: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Czyli przecież wy, Żydzi, gardzicie nami, Samarytanami. Jak ty w ogóle możesz przekraczać taką barierę? Ale Pan Jezus przekracza każdą barierę, żeby znaleźć się przy grzeszniku, żeby uratować grzesznika. Nie ma takiej bariery, której Pan Jezus nie przekroczy, żeby ciebie uratować. Nie ma takiej przeszkody, której Pan Jezus nie byłby gotów przekroczyć, byleby ciebie przyprowadzić do tego, żebyś skorzystał z Jego zbawienia. I tutaj tak samo jest. Dla Pana Jezusa te ludzkie tradycje, ludzkie bariery nic nie znaczą. Odpowiedział jej Jezus i rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej.
jak niewiele potrzeba. Wystarczy poprosić Pana Jezusa o życie wieczne i On daje bez wypominania. W Twoim sercu poproś Pana Jezusa. Panie Jezu, jestem martwy duchowo. Ja potrzebuję Ciebie, bo Ty masz życie wieczne. Daruj mi życie wieczne, bo bez Ciebie umrę na wieki w jeziorze ognia i siarki. Więc możesz to zrobić w sercu nie ze względu na ludzi, nie ze względu na tradycje, nie ze względu na historię, nie ze względu na różnego rodzaju ludzkiego typu zabobony, przesądy i przeświadczenia, ale tylko i wyłącznie Ty i Bóg. Ty i Bóg sam na sam. On wie, co się rozgrywa w Twoich myślach, w Twoim sercu. W Twoich myślach i w Twoim sercu zawołaj do Jezusa. Panie Jezu, ratuj mnie, bo ja nie jestem w stanie o własnych siłach być uratowanym przed należnym mi gniewem Bożym. Mówi do Niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Tutaj od razu widać, że nie chodzi o naturalną wodę. Nie chodzi o wodę H2O, jak to w chemii zapisujemy. Nie chodzi o wodę z kranu. Chodzi o wodę żywą, którą ma tylko i wyłącznie Bóg na podstawie tego, że uwierzy się Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi. Czy może Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Tak, Pan Jezus jest większy od każdego ludzkiego autorytetu, od najbardziej pochwalanego człowieka. Pan Jezus jest daleko lepszy niż tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi. I Salomon mówi, że wśród 10 tysięcy ludzi znalazł tylko jednego. I to właśnie Pan Jezus jest tym jednym, godnym zaufania. Wielu przyjaciół prowadzi do zguby, ale jest jeden przyjaciel, który jest bliższy niż brat, mówi w innym miejscu Słowo Boże. Więc tym przyjacielem, który jest bliższy niż brat, bliższy niż Jakub, bliższy niż bohater narodowy Twojego kraju, to jest Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus jest większy od każdego. Odpowiedział jej Jezus, mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnąć. Tak, wszystkie ludzkie wynalazki, wszystkie ludzkie religie, wszystkie ludzkie sposoby radzenia sobie z problemem zawodzą. One są tymczasowe. Jeśli weźmiemy lekarstwo na przykład na grypę, to za chwilę złapie nas przeziębienie. Wyleczymy się z przeziębienia, złapie nas co innego. Wszystkie ludzkie lekarstwa mają to do siebie, że są chwilowe, nie pomagają na nic. Jeśli napijemy się tej wody z kranu, znowu za chwilę będziemy dzień później bardzo mocno chcieć pić. Ale ta woda, która jest od Pana Jezusa, która nie ma nic wspólnego z wodą fizyczną, to jest woda życia wiecznego, woda, którą ja Mu dam, to mówi werset 14, woda, którą ja Mu dam, stanie się w Nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Ci, którzy uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi, mogą to zaświadczyć, że od momentu, gdy uwierzyli Panu Jezusowi, nie tylko sami mogą być napojeni Słowem Bożym, ale również mogą z tego Słowa Bożego udzielać innym. Bo to jest źródełko w każdym wierzącym, że on może Pana Jezusa pokazać wszystkim ludziom dookoła. To się z niego wylewa. Jednego więcej, u drugiego mniej, ale jest tego znacznie więcej. To jest cud Boży, że ten człowiek, który wcześniej sam pragnął, nagle staje się fontanną, ma w sobie żywot wieczny i ten żywot jest żywotem obfitującym. Życie wieczne starcza do tego, żeby samemu być zbawionym, ale także, żeby z tego przekazać Słowo Boże ludziom dookoła, żeby oni mogli przyjść do Pana Jezusa, uwierzyć Panu Jezusowi, przyjąć Jego zbawienie, stać się dziećmi Bożymi. Rzecze do Niego niewiasta, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Właśnie to musisz zrobić. Przyjść do Pana Jezusa w sercu i powiedzieć do Niego w Twoim sercu, w Twoich myślach, Panie Jezu, daj mi tej wody, bo ja jestem spragniona, bo ja jestem spragniony, ja usycham bez Ciebie.
Mówi jej, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Jakież celne powiedzenie Pana Jezusa. Bo któż jest bliższy dla kobiety niż mężczyzna, którego świadomie wybiera, żeby z nim założyć najbardziej intymną więź na ziemi, jaką jest małżeństwo. Pan Jezus mówi, chodź, zawołaj tutaj tego, któremu zaufałaś całym twoim życiem. Nie ma bardziej mocnej inwestycji w życiu człowieka, jak znaleźć współmałżonka. I to mówię o tych naturalnych relacjach. I faktycznie ta kobieta miała takiego męża, ale odpowiada, nie mam męża. Dlaczego? Chwilę później dowiadujemy się. Miała 5 mężów. 5 razy zaczynała na nowo. 5 razy zaczynała z pełnym przekonaniem, że to już właśnie teraz jest ten człowiek, któremu może zaufać. Człowiek, z którym może związać całe swoje życie i cię nie opuszczę aż do śmierci, mówi przysięga między mężem a żoną. I ona była gotowa temu mężczyźnie zaufać we wszystkim. 5 razy się zawiodła i ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Czyli jest 6 raz. 6 pokazuje nam na ludzkie zdolności. Człowiek osiąga maksimum zdolności do 6, nigdy 7. I tutaj też to mamy. Ona tyle razy próbowała, tyle razy była pewna, że to już jest to, bo przecież inaczej by z nim nie poszła zawrzeć związku małżeńskiego. Tyle razy była pewna, że wreszcie znalazła. I znowu nie znalazła. Rzekła mu niewiasta, Panie, widzę, żeś prorok. I to jest ten 7. Oczywiście nie chodzi o to, że ona z nim miała zawrzeć jakiś związek małżeński, bo nie taka jest myśl. Pan Jezus jest tym, z którym możemy związać swoją duszę na śmierć i życie. I możemy mu w pełni zaufać, bardziej niż żonie, bardziej niż mężowi, bardziej niż swojemu bohaterowi narodowemu. Bardziej niż komukolwiek, kto jest godny zaufania, możemy zaufać Panu Jezusowi. I Pan Jezus właśnie tutaj jest. I ona mu zaufała, o czym widzimy, 20 werset mówi, bo nagle rozmawia z nim o bardzo poważnej kwestii religijnej. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Ona zaczyna kwestionować swoją religijną przynależność. Zaczyna sprawdzać, co ten człowiek, do którego ma zaufanie, powie na temat jej tradycji religijnej, historycznej czy narodowej. Wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Czyli my, Samarytanie, mamy taką tradycję. Wy, Żydzi, macie taką tradycję. Która tradycja jest dobra? Ta czy inna? A Pan Jezus mówi, ani ta, ani ta. Ani ta, ani ta. Prawdziwa relacja jest bezpośrednio w duchu i w prawdzie z Bogiem Ojcem. 21 werset. Niewiasto, wierz mi, już nadchodzi godzina, że ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. To jest wszystko przeszłość. To jest wszystko cień rzeczy przyszłej, a przyszłą tą rzeczą w tamtym momencie był krzyż Golgoty. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty i te wszystkie cienie miały tylko sygnalizować, że przyjdzie doskonały zastępca, który zastąpi na krzyżu Golgoty tego grzesznika, który ufa Chrystusowi i całkowicie ten grzesznik będzie mógł mieć odkupione grzechy przez tą doskonałą ofiarę Pana Jezusa. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy. Czyli jedna religia jest jednak lepsza od drugiej, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Czyli żydowska religia, jeśli chodzi o religię, była wyżej niż samarytańska. Tu nie ulega wątpliwości. Więcej światła było w żydostwie. Ale to jedno i drugie jest już nieaktualne. 23 werset mówi, nadchodzi godzina i teraz ta godzina już jest, jak Pan Jezus rozmawia z tą niewiastą, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie.
I tak samo ty oddaj Bogu Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, przyjmując Jezusa Chrystusa jako twojego Zbawiciela, uhonorowując wysiłek Ojca, że posłał swego Syna, aby umarł za twoje grzechy. Oddaj Mu w ten sposób cześć w duchu i w prawdzie, że w duchu, gdzie ludzie nie widzą, co ty robisz, nie słyszą, co ty mówisz, ale Bóg Ojciec słyszy, co ty w sercu mówisz do Niego. I weź Pana Jezusa jako doskonałego zastępcę za ciebie i przedstaw Bogu. Powiedz: Boże, Pan Jezus umarł za mnie. Ja wiem, że Jego doskonała ofiara za mnie wystarczy. On jest doskonałym zastępcą za mnie. On wziął na siebie cały gniew należny mi. Ja nie muszę iść do piekła, bo ty dałeś Syna za mnie jako zastępcę. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. W taki sposób możesz uhonorować Boga. I to jest jedyna możliwa tutaj rzecz, którą możesz zrobić, gdzie masz różnego rodzaju przeszłość za sobą, różnego rodzaju bariery ludzkie, różnego rodzaju próby pomocy, które nie działają już, bo tylko Pan Jezus jest tym, który działa. Tym, który jest doskonałym zastępcą. I faktycznie 25 werset mówi, że ta niewiasta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi, wszystko nam opowie, On nam wszystko wyjaśni. I Pan Jezus mówi: no właśnie ci wyjaśniłem, bo to ja jestem Nim, ja jestem Chrystusem, ja jestem Mesjaszem, właśnie ci to przedstawiłem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja, który mówię, jestem z Tobą. Ja, który mówię, jestem Nim. Ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. W tej właśnie chwili przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Oczywiście nikt z nich nie pytał, o czym z nią rozmawia, dlatego że wiedzieli, że Pan Jezus, jeśli rozmawia z kobietą, rozmawia na pewno o sprawach swego Ojca i przedstawia jej drogę zbawienia. Czy i my, drodzy wierzący, bracia i siostry, mamy takie zaufanie do innych braci i sióstr, że jeśli widzimy brata i siostrę w różnych sytuacjach, to wiemy, że na pewno jest to rzecz, którą on dobrze wykonuje. Czy on robi to w różnych kontekstach, to zawsze robi to ku budowaniu Królestwa Bożego. Tak właśnie uczniowie wiedzieli, że Pan Jezus na pewno robi wszystko dobrze. I niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, co pokazuje, że porzuciła ten związek z religią swoją samarytańską i nie poszła spokojnie. Ona pobiegła do miasta, powiedziała ludziom. Czyż to nie jest wspaniałe? To źródło już w niej wypływało. Już zaczęło wyciekać z niej źródło nowego życia. Już zaczęło kipieć. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. To jest Chrystus. Czy to nie jest Chrystus? Sprawdźcie to. Musicie to wiedzieć. Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. Do kogo przyszli? Do Pana Jezusa przyszli. Ty też musisz przyjść do Pana Jezusa, nie do człowieka, nie do religii, nie do tradycji, nie do żadnych ludzkich ustanowień, tylko do Pana Jezusa. I wielu Samarytan z tego miasta, 39 werset, uwierzyło w Niego dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. To źródło z niej zaczęło wypływać. To źródło napoiło innych. To źródło płynie z serca każdego wierzącego dziecka Bożego, każdego zbawionego chrześcijanina, każdego, kto uwierzył, że Jezus jest jego zastępcą. Jeśli nie masz takiego źródła, to albo przykryłeś go grubymi płytami betonowymi, albo po prostu tego źródła w tobie nie ma. Pokutuj, wołaj do Boga. Jest jeszcze szansa, żebyś przyszedł do Niego po zbawienie, bo brak tego wypływu jest świadectwem przeciwko tobie. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce Jego. I mówili do niewiasty: wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu. Sami bowiem słyszeliśmy, co powiedział. Sami
Wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. Jezus jest Zbawicielem świata. Ale czy Jezus jest Twoim Zbawicielem? Bóg nie ma wnuków. Jeśli nawet Twoi rodzice są wierzący, to Ty musisz osobiście stać się dzieckiem Bożym. Pan Jezus musi osobiście stać się Twoim Zbawicielem. Ty musisz Go osobiście zaprosić do swojego życia. Nie możesz odziedziczyć tego po swoich rodzicach, po swoich dziadkach, bo to będzie tak jak ta studnia Jakuba, bezużyteczne. Troszkę się napijesz z tej wody, którą dziadek wykopał, czy ojciec wykopał i znowu będziesz pragnął. Będzie to znowu susza w ustach po chwili. Ale jeśli sam przyjdziesz w duchu i w prawdzie do Pana Jezusa, to sam usłyszysz i sam będziesz wiedział, że Jezus jest Twoim Zbawicielem.